Dziś Jan widzi księgę pełną Ducha Świętego i baranka, który jako jedyny może wziąć tę księgę i ją otworzyć, bo też jest pełen Ducha Świętego. I w tym właśnie jest zwycięstwo, tak się wydaje. Być pełnym Ducha Świętego staje się wtedy gotowy do przyjęcia tej godności, która jest dla nas przygotowana. Przygotowana od początku świata. Bym królował, bym służył. Duch Święty jest nieodzowny. Jeśli dziś czytamy, godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Chodzi naprawdę o królewskie sprawy, ale żeby tego doświadczyć, trzeba przyjąć Ducha Świętego. Pan Jezus patrzy z Góry Oliwnej na Jerozolimę, patrzy na widoczną z tego miejsca świątynię i płacze. Płacze, bo wie, że przyjdzie kres świątyni. Płacze, bo kocha to miejsce, którym oddaje się cześć Jego Ojcu, którym sam też wielokrotnie się modlił, do którego pielgrzymował. Miejscu, które jest Jego domem. Płacze nad pewną formą wiary, która się nie sprawdziła albo jakoś nie doprowadziła skutecznie przez swoje ofiary do pojednania z Bogiem. Może płacze dlatego, że widzi też siebie na Golgocie, że On stanie się barankiem, że złoży ofiarę miłości. Tego do końca nie wiemy. Ale jest to lekcja, którą daje nam Jezus i który zaprasza nas chyba dzisiaj w sposób szczególny. Nie żeby użalać się nad Kościołem, nad światem, ale żeby popatrzeć do lustra i zobaczyć siebie w prawdzie. Czy jestem świątynią i miejscem Boga? Czy we mnie hula wiatr, pustka, nicość? Co jest w moim wnętrzu? Co jest moim centrum? Co jest w moim sercu?